Dzień dobry Państwu. Kłaniamy się nisko i witamy gorąco w drugim LO w Starogardzie Gdańskim. Grzegorz Piwowarczyk, absolwent rocznika 2000. I Paula Gomuła, uczennica klasy trzeciej. W dniu dwudziestolecia LO na tej sali odnaleźli się po latach pierwsi absolwenci szkoły. W dniu jubileuszu drugie liceum ogólnokształcące znalazło po 20 latach swoją tożsamość i aspiracje na przyszłość, przybierając jako patrona rodzimą ziemię kociewską. Zacni goście, mili absolwenci drugiego LO, szanowni profesorowie, droga młodzieży, poloneza zacząć czas. Szanowni Państwo, pewnie wielu z nas ma dzisiaj powody pomyśleć, 20 lat minęło jak jeden dzień. Powody do takich odczuć ma niewątpliwie dyrektor Paweł Pajkowski, inicjator powstania drugiego liceum ogólnokształcącego, pierwszy dyrektor szkoły, pełniący rolę gospodarza szkoły aż przez 16 lat. Jestem przekonany, że zdziwieni szybkością upływu czasu są także zaproszeni na dzisiejszą uroczystość pierwsi absolwenci. Trudno uwierzyć, że minęło już 16 lat od momentu, kiedy, jak pamiętam, Julita Macuba wygłaszała mowę na okoliczność zakończenia nauki, rocznik 91-95. Czas szybko płynie, a jednak przez 20 lat zdarzyło się bardzo wiele. Liczba pierwszych absolwentów, 57 pierwszych absolwentów z roku 95 przemieniała się bardzo szybko, żeby w bieżącym roku osiągnąć już poziom przekraczający 3000, dokładnie 3020. A wszyscy doskonale wiemy, że każdy uczeń, później absolwent, to oddzielna kartka historii szkoły, a nie tylko kolejny numer statystycznie pojmowanego spisu. Wybór społeczności drugiego LO został uszanowany. Od 1 września 2011 roku szkoła funkcjonuje jako drugie liceum ogólnokształcące imienia Ziemi Kociewskiej. Prosimy teraz starostę powiatu starogardzkiego pana Leszka Burczyka i przewodniczącego Rady Powiatu Starogardzkiego pana Wiesława Brzoskowskiego o przekazanie aktu nadania imienia szkole. 20 maja tego roku Rada Powiatu Starogardzkiego podjęła uchwałę o nadaniu drugiemu LO imienia Ziemi Kociewskiej. Spośród wszystkich podejmowanych do tej pory uchwał przez Radę Powiatu, wydaje mi się, że ta miała najwspanialsze, najbardziej przekonywające i jednocześnie poetyckie uzasadnienie. Fragmenty tego uzasadnienia słyszeliśmy. Także ja chciałbym całej społeczności szkolnej pogratulować wyboru patronu i z prawdziwą przyjemnością w dwudziestolecie powstania szkoły wraz z panem przewodniczącym przekazać na ręce pana dyrektora akt nadania drugiemu liceum imienia Ziemi Kociewskiej z taką nadzieją, że drugie liceum ogólnokształcące w Starogardzie Gdańskim imienia Ziemi Kociewskiej będzie prawdziwą chlubą i prawdziwą dumą tej ziemi. Wszystkiego dobrego. Stażem dyrektor szkoły, myślący perspektywicznie o dalszych losach naszej szkoły, wykorzystałem daną mi na początku 1991 roku obietnicę podczas prywatnego spotkania z panią
magister Anną Zielińską z Gdańskiego Kuratorium Oświaty o możliwości otwarcia przy naszym Zespole Szkół Skórzanych Liceum Ogólnokształcącego. Motywacją do pracy z młodzieżą było dla mnie, dyrektora szkoły przez 16 lat istnienia drugiego Liceum Ogólnokształcącego, stwierdzenie, którego często używałem, a mianowicie, że młodzież jest wspaniała, tylko trzeba umiejętności, aby z nich tę wspaniałość wydobyć. A młodzież, proszę Państwa, w tej szkole była, jest i będzie zawsze wspaniała. Gratuluję pomysłu i jego realizacji. Mam nadzieję, że wszyscy z tego imienia noszonego przez tą szkołę będą dumni, widząc, jak uczniowie tej szkoły w kolejnych latach wpisują się w życie tego regionu. Gratuluję, życzę miłego i pięknego świętowania. Mam nadzieję, że uczniowie dzisiaj razem z nauczycielami będą po prostu się uśmiechali. To jest święto, trzeba się cieszyć. Wszystkiego dobrego. Drodzy Państwo, ponieważ żadna szkoła, żadna społeczność nie może działać w pojedynkę, w samotności, to też i pozostałe szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez powiat starogardzki również dołączają się do wszystkich tych życzeń. Chcemy Wam pokazać, że razem działamy, razem pracujemy. Jesteśmy z Wami w tej chwili i przez następny czas. Też chciałem od siebie dodać, że to imię i Ziemi Kocieskiej jest nie tylko wyzwaniem, nie tylko programem, ale też i sygnałem dla innych, że tu żyją kociewiacy i my jesteśmy z Wami. Wszystkiego dobrego. Jako pierwsi uczniowie nowo powstałego w Starogardzie Gdańskim Liceum. Aż trudno uwierzyć, że minęło już 20 lat. Pragniemy podziękować za zaproszenie na ten wspaniały jubileusz. Składamy serdeczne życzenia naszej szkole. Niech jej mury zawsze tętnią życiem. Niech kształci nowe pokolenia, a nauczyciele niech osiągają sukcesy wychowawcze i dydaktyczne. Oczywiście 100 lat, 100 lat, niech żyje nasza szkoła na... Nie.